Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się programem Audacity. Jest to darmowy program do nagrywania i edycji dźwięku. Pokażę, jak za pomocą skrótów klawiszowych zaznaczyć i usunąć niepotrzebny fragment nagrania. Mam już otwarty program Audacity i nagranie MP3. Posłuchajmy nagrania. Wciskam spację. Dzisiaj jest ciepło. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ale pada deszcz. Pokażę, jak usunąć fragment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zaczynamy. Wciskam spację, aby rozpocząć odtwarzanie. Dzisiaj jest ciepło. Wcisnęłam P jak pauza, aby zatrzymać odtwarzanie. Wciskam lewy nawias kwadratowy, aby wstawić początek zaznaczenia. Teraz wciskam P jak pauza, aby kontynuować odtwarzanie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I wcisnęłam P, aby zatrzymać odtwarzanie. I wciskam prawy nawias kwadratowy, aby wstawić koniec zaznaczenia. Teraz możemy odsłuchać sobie zaznaczenie, wciskając dwa razy spację. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pokażę teraz, jak można zmniejszyć obszar zaznaczenia. Wciskam Ctrl-Shift i strzałkę w prawo, aby przesunąć początek zaznaczenia w prawo. Widzicie? A teraz wciskam Ctrl plus Shift i strzałkę w lewo, aby przesunąć koniec zaznaczenia w lewo. W ten sposób możemy zmniejszyć zaznaczenie. Teraz pokażę, jak można zwiększyć obszar zaznaczenia. Wciskam samo Shift i strzałka w lewo, aby przesunąć początek zaznaczenia w lewo. Podobnie wciskam Shift i strzałka w prawo, aby przesunąć koniec zaznaczenia w prawo. W ten sposób powiększamy obszar zaznaczenia. No i teraz już ustawimy nasz początek zaznaczenia. Najpierw odsłucham, co jest z lewej strony początku zaznaczenia. Wciskam Shift i F5. Dzisiaj jest ciepło. I zobaczę, co jest z prawej strony zaznaczenia początku. Wciskam Shift i F6. Raz, dwa, trzy. No w zasadzie dobrze jest ustawiony chyba początek zaznaczenia. Sprawdzimy jeszcze koniec zaznaczenia. Wciskam Shift i F7. 7, 8, 9, 10. Z lewej strony, a z prawej strony końca zaznaczenia Shift i F8. Ale pa. No tu musimy przesunąć trochę koniec zaznaczenia w prawo. Wciskam Shift i strzałkę w prawo. I odsłuchamy, co jest z prawej strony końca zaznaczenia. Shift i F8. Ale pa. Może jeszcze troszeczkę przesuniemy. Shift i strzałka w prawo. I odsłuchamy. Shift i F8, ale pan. Dobrze, a teraz sprawdzimy, jak to będzie po usunięciu fragmentu. Wciskam C jak Cecylia. Dzisiaj jest ciepło, ale pan. Dobrze, możemy już usunąć niepotrzebny fragment. Wciskam Delete. No i teraz jeszcze odsłuchamy, jaki jest końcowy efekt naszej pracy. Wciskam Home, aby przejść na początek ścieżki. I wciskam spację, aby rozpocząć odtwarzanie. Dzisiaj jest ciepło, ale pada deszcz. Niepotrzebny fragment został usunięty. Dziękuję za uwagę. Cześć!